Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przyszła do mnie już paczuszka właśnie tej kamerki GoPro Hero Plus od mojego ulubionego sprzedawcy eCastella z Allegro. Super zapakowana, jak zwykle nie mam żadnych zastrzeżeń co do pakowania, jeżeli chodzi o tego sprzedawcę, bo robi to profesjonalnie. No i powiem Wam tak, przełączę się na Firefoxa, szybko pokażę Wam, o co chodzi. Dobra, mamy Firefoxa, na Allegro, GoPro Hero za 80 zł, uszkodzona. Zdjęcia tutaj są. No stan jest naprawdę bardzo dobry. Jaki jest opis? Brak reakcji, nie uruchamia się, czyli nie. Tu jest w ogóle cały opis ze zdjęciami tego. No wygląda naprawdę na bardzo zadbaną. Jestem tylko ciekawy, czy jest po zalaniu, czy może jakaś inna usterka, że się nie uruchamia. Także zaraz sobie to sprawdzimy. Jest też stronka już tutaj otwarta przeze mnie z GoPro Hero, żeby zrobić aktualizację firmware'u. Zobaczymy sobie wszystkie wersje tutaj tych. Hero Plus LCD. Jest jeszcze Hero Plus, ale bez LCD. I to jest pytanie, czy to ja kupiłem wersję z LCD-kiem, czy bez LCD-ka? Bo widzicie, jest Hero Plus i Hero Plus LCD. A tutaj na zdjęciach mamy LCD, czyli z LCD-kiem. No jest LCD, widać, że to jest LCD, czyli to jest ta wersja tutaj. Dobra, ja się przełączę na kamerkę i rozpakujemy sobie tą paczuszkę. Jestem ciekawy, co to będzie, czy uda mi się ją uruchomić, czy po prostu, wiecie, nieraz jest tak, że ryzykujemy zakup jakiejś uszkodzonej rzeczy z Allegro, myśląc, że ją naprawimy, a tak naprawdę możemy jej nie naprawić. Także to jest różnie. Ja nie jestem jakimś profesjonalistą, który naprawia sprzęty hurtowo po 1000 sztuk miesięcznie. Tylko jestem zwykłym amatorem, który sobie lubi od czasu do czasu zaryzykować, kupić jakiś uszkodzony przedmiot i spróbować go naprawić. To sobie na bok położymy. Jak widać, ładnie pudełko jest jeszcze dodatkowo zabezpieczone kartonem. Mówię Wam, naprawdę polecam tego sprzedawcę, jest bardzo... Coś mi spadło. Dobra, zaraz zobaczymy. Bardzo, bardzo dobry sprzedawca. Otwieramy sobie. To oczywiście już na bok idzie. Super zabezpieczona paczka. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Same pudełko. GoPro Hero. Nie no, jestem w szoku naprawdę. Na razie mega pozytywne wrażenia. Zobaczmy sobie, jakie ona ma tutaj obrazki na tym pudełku. Trzyway, head strap, cook clip, mocowanie na hełm. No coś takiego. Jeżeli chodzi o górę, to tutaj wyciągamy ją niby. Tutaj z boku nic, od dół. Na dole mamy jakieś takie informacje. 191. Ciekawe, o co chodzi, o cenę czy o jakiś kod wewnętrzny firmy. Nieraz sobie tak opisują uszkodzone przedmioty. No i z przodu mamy, oczywiście tutaj jest blister. Hero Plus 1080p 60 fipsów. No super. To jest już naprawdę fajna sprawa. Jak kamerka nagrywa w 60 fipsach. Gdzieś widziałem, już sobie oglądałem nagrania na YouTubie i powiem Wam, że pewne nagranie w 60 fipsach zrobiło na mnie wrażenie. Bardzo ładnie. Dobra, tutaj taką mamy pudełeczko. To już więcej nic nie będzie. To będzie sama kamerka. Oczywiście akcesoriów żadnych nie liczę, że będą, ale chociaż może coś tam jeszcze. Jakaś książeczka? Wow, książeczka. Hero Plus Quick Start Guide. No i tu mamy cały opis tam, jak to można podłączać i tak dalej. O, po prostu instrukcja obsługi taka. GoPro Hero. Dobrze, to sobie zamknijmy ładnie. Paragonik. Jakby ktoś był ciekawy, 88 zł. Super, wszystko elegancko. Ale najbardziej interesuje kamerka. Na razie opakowanie sobie położymy gdzieś z boku i zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Jestem ciekawy. Nie mam gdzieś tutaj z boku, kurczę, żeby porównać mantę z tym, ale powiem wam tak, o, pierwsze wrażenie, jak trzymam tą kamerkę. Wow. No na pewno jest to o wiele lepsza jakość wykonania niż jakieś tam manty. Widać, że tutaj jest wszystko robione z jakością dobrą. Ciężka nawet dosyć jest. Kurczę, nie mam wagi, wagę mam w kuchni. Ale wiecie co? Zobaczymy, ile ona w ogóle waży. Ja robię pauzę, akurat mogę pauzować sobie w OBS-ie. Idę po wagę, zważymy, ile ta kamerka waży. Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, waga jest położona. Zobaczymy sobie, ile ta kamerka waży razem z tą całą obudową. Także lecimy. Oczywiście w gramach będzie pokazywane wszystko. 122 gramy. 122 gramy ta kamerka waży. Także jakby ktoś był ciekawy, ile ona waży, to już wie. No i zobaczmy sobie takie coś. Poczekajcie, gdzie ona ma? Tutaj ma przycisk power. Chyba tu jest power. Tutaj nie wiem, co to jest za przycisk. Jeszcze tu 3 przyciski ma. Jeden, drugi i trzeci. Nic nie reaguje. Dobra, zrobimy sobie taki mały teścik. Włożę na razie kartę pamięci do niej. Tylko ją będę musiał otworzyć oczywiście. Tylko jak ją się otwiera teraz? Aha, w ten sposób. Tutaj łapiemy od góry. Jest taki zatrzask. Fajnie to zrobione jest. Uszczelka w ogóle chyba jakaś czy coś? Nie wiem, nie. To nie jest chyba założona ta wodoodporna. Nie, wodoodporna? Nie. Wow. Kamerka otwarta. Włóżmy kartę, zobaczymy, co się stanie, jak włożę kartę microSD. Karta włożona. Brak reakcji. W ogóle nic, nie reaguje. Tutaj jak nacisnę z boku. Nic nie reaguje na górze. Zero reakcji. Co tu jeszcze? Gdzie tu mogę z przodu? Zero reakcji. Jak widzicie, kamera nie reaguje na nic. Nawet jak włożę kartę microSD i ją wyjmę. Nic. Dobra. Teraz sobie odłączę kabel tutaj od telefonu, od ładowarki. Spróbuję podłączyć pod ładowarkę. Na razie bez tego urządzenia, które pokazuje mi, czy w ogóle jakieś napięcie jest pobierane. W podpięciu, pod ładowarkę. Zero reakcji. Wciskam power. Chyba tu jest na górze power, nie wiem dokładnie jeszcze. Nic wokół. Zero reakcji z przodu. Zero reakcji. Zero reakcji w ogóle. Ok, zróbmy sobie coś takiego. Ja sobie zrobię pauzę, znajdę to urządzenie do pokazywania, czy w ogóle jakieś ampery ta kamerka pobiera. Weźmy sobie kartę na chwilę. I wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa pod tym urządzonkiem. Chwila przerwy. Dobra, jestem z powrotem. Sprawdzimy sobie pod tym 5V 0A. Podłączmy ją do zasilania, zobaczymy co się stanie. 0,12 A, 0,10, 0,12. Gdzieś jest zwarcie, podejrzewam. Mógłbym wam to pokazać. 0,10 ampera. Albo ładuje się teraz bateria i trzeba by było ją dłużej podtrzymać. Zobaczmy co będzie się działo, jak będę naciskał jakiś przycisk. 0,10 ampera, nic z przodu. 0,10 ampera też cały czas i 0,10 ampera cały czas. Nawet diody się tutaj z przodu nie zapalają, nic. Dobra, teraz zróbmy jeszcze sobie coś innego na chwilę. Zmieńmy sobie ładowarkę na mocniejszą, bo ta ma chyba ile? Huawei 1 amper. 1 amper, gdzieś mam tutaj taką jeszcze mocniejszą, nie wiem, być może GoPro Hero potrzebuje mocnej ładowarki. Nokia ma 1,5 ampera, a Sony Ericssona to już będzie w ogóle miała pewnie mało, bo to jest starszy model. 850 mA, czyli to jest 1 amper, 850, ta jest najmocniejsza, 1,5 ampera ładowareczka. Także zobaczymy sobie pod 1,5 ampera. Welcome, 0,12 ampera, 0,12, brak jakiejkolwiek reakcji z GoPro Hero. I teraz pytanie, czy ją potrzymać pod ładowarką gdzieś tak z minimum pół godziny? Zobaczymy, czy w ogóle coś się stanie, być może bateria wstanie, może nie wstanie, nie zawsze tak jest. Albo była po prostu po zalaniu i gdzieś jest zwarcie na płycie głównej. Jeszcze raz sobie przytrzymajmy przycisk na górze, dłużej. Nic się nie dzieje. Nie znam jeszcze w ogóle technik, które być może służą za jakieś faktory reset GoPro Hero. Sobie zaraz w ogóle zobaczę jakieś filmiki. I z boku przytrzymuję przycisk. Nic. Pytanie jest teraz takie. Czy tą kamerkę da się wyciągnąć z tej obudowy jakoś? Być może przyciski, kurczę, nie działają czy coś. Włożę sobie jeszcze kartę na zasilaniu podpiętym. 0,12 A pobiera ciągle microSD. Karta włożona. 0,12 A dalej pobiera. Jak widzicie, kombinuję na razie i nic się nie dzieje. Zero reakcji. Kamerka jest po prostu dead. Totalnie dead. Dobra, zróbmy sobie jeszcze taki motyw. Ja sobie ściągnę na tą kartę update firmware'u. Będę musiał spisać sobie tutaj numer seryjny. Także ja się przełączę na razie na Firefoxa. I teraz sobie wejdę w te kamerki Hero LCD. Update kamera manuale. Właśnie, jeszcze jest jedno pytanie. Czy ona będzie wykrywana pod Windowsem? Ta kamerka. Ale sobie najpierw ściągnę, żeby manualnie z karty 14-cyfrowy serial number. To będzie C. 315 już w ogóle wpisywałem, tylko jeszcze raz sprawdzę, czy on jest poprawny. C315 102 48 70 370, ok. Na maila. Nie, to już mam nawet na tym, na pulpicie to, także już nie będę musiał tego ściągać. Czyli ja sobie teraz, słuchajcie, ja zrobię pauzę. Przegram sobie ten folder na kartę pamięci i zobaczymy, co będzie się działo, jak włożymy microSD z update'em firmware'u. Zaraz wracamy. Dobra, słuchajcie, rzuciłem sobie na tą kartę tutaj microSD update z firmware'em do tej wersji kamerki. Zobaczymy, czy coś się stanie, jak włożę teraz tą kartę. Niestety zero reakcji. Kamerka nie działa. Otrzymam tak z 10 sekund na górze ten przycisk. Patrzę, spoglądam, ile mi pobiera tutaj z tego 0,12 ampera. Nic się nie dzieje z przodu. Też nic się nie dzieje z boku. Nic. Raz, dwa, trzy, jakoś sekwencyjnie. 0,12 ampera ciągle. Gdzieś jest zwarcie, na bank. Podejrzewam. Z tego, co mi pokazuje tutaj to urządzonko do sprawdzania. Widzicie? Non-stop 0,12 ampera. Malutkie przywarcie. Powiedzmy w ten sposób. Spróbuję odłączyć. Podłączam 0,12. Tak, nic nie wykombinuję, podejrzewam już. Trzeba będzie ją rozebrać. Nie włącza się. 17 minut już wam to pokazuję. A będzie na pewno filmik trwał trochę dłużej, bo jeszcze będę ją próbował rozebrać. A jak ją się rozbiera? Widziałem tutaj jakieś filmiki, że się podważa. Tutaj śrubokrętem. No niestety, nie działa. Nie działa. Zróbmy sobie coś takiego. Ja to na razie na bok odstawię tutaj. Spróbujmy ją w ogóle otworzyć. Jak to zrobić? Tak, żeby tutaj nic nie uszkodzić za bardzo. To będzie moja pierwsza rozbiórka w ogóle. Ja się patrzę tutaj, gdzie tutaj mogę się dostać tym śrubokrętem. I w ogóle chyba sobie luknę najpierw na YouTubie, czy nie ma jakichś filmików z GoPro Hero z wersją z LCD-ka, jak się ją rozkręca. Także chwila przerwy. Słuchajcie, znalazłem filmik na YouTubie. Hero Plus Disassembly. Zobaczmy sobie, jak to wygląda mniej więcej. Jak tu gościu pokazuje, że najpierw od tej strony, czyli od tej podważa, potem od dołu. I trzyma się na LCD na takim na takiej tasiemce. Zobaczmy sobie troszeczkę dalej. Bateria jest zlepiona takim Baterię podważa. I bateria jest na czym przymocowana? Gdzieś tam musi chyba ją odczepić. Aha. Bateria jest na takim konektorze. Dobra, no super. No to teraz ja sobie spróbuję to zrobić. Czyli tak jak on to pokazywał, podważyć tutaj, wyjąć. Łatwo się mówi, ale trudniej jest to zrobić. Czym to zrobić w ogóle? Ja sobie wezmę może jakiś taki śrubokręcik. Powiem wam, że coś tam drgnęło. Nie jest to jakoś skomplikowane. Podejrzewam, że trzeba będzie robić malutkimi kroczkami. i wyjdzie powoli. To jest bardzo łatwe. No, powiem wam, że jakoś specjalnie problemu z tym nie miałem, żeby to otworzyć. Oczywiście zobaczymy dalej. Była otwierana na bank, bo nie jest założone z powrotem tak, jak to miało być. Ta miedziana, jakby to powiedzieć, blaszka, taśma taka miedziana. I to jak złożymy, to ona dotyka LCD-ka tutaj. Dobra, zróbmy sobie na razie tak. Spróbujmy go otworzyć. No widzicie, na pewno to wymaga przyklejenia, bo ta miedziana blaszka dotyka LCD-ka i jakby... Wiecie co? Sprawdźmy sobie w ogóle, czy ona się włączy, jak ja tą tasiemkę poprawię. Bo to musi być dobrze. Czym by to złapać to na razie? Uda mi się to w ten sposób złożyć, tak żeby dotykała ekranu LCD. Słuchajcie. Dobra, myślę, że będzie dotykało tego ekranu LCD. Spróbuję sobie podłączyć zasilanie teraz. Zasilanie podpięte i ja sobie luknę, czy dalej mam 0,12. Dalej 0,12 jest, czyli to jednak nie będzie to. Gdzieś jest zwarcie non-stop. Kamera się nie włącza. Zwłóżmy sobie jeszcze raz kartę microSD. Zobaczymy, czy coś to pomoże. Chociaż wątpię. Nie. Nic nie daje. Dobra. Z powrotem musimy wyciągnąć tą. Na szczęście nie jest to jakoś mega skomplikowane. Odrobina wprawy. Bez problemu to można otworzyć. Także zobaczymy sobie teraz coś takiego. Baterię. Staram się wyciągnąć. W ogóle zobaczę, czy przyciski tutaj. Ten łapie. Bo widzicie, tutaj mamy jeden przycisk, drugi i trzeci jest od przodu. Także zobaczmy sobie. To łapie, ok. Nie, przyciski są raczej sprawne. Zobaczmy sobie baterię. Jest i bateria. Ma ile kabelków? 3 kabelki. GoPro Hero. Bateria ma takie oznaczenie, jakby ktoś był ciekawy. 3,8 V, 1160 mAh. 4,4 Wh. Dobra, teraz ja bym chciał ją tutaj rozłączyć. Tylko nie wiem dokładnie. Widzicie, jakie bateria ma zabezpieczenia. Nawet jak ją tu włożymy w ten sposób, to mamy... To jest dosyć ciekawe, bo to idzie tutaj, tutaj i tutaj. To jakby było połączone taką wspólną masą jakąś. Dobrze, tylko jak teraz tutaj się wypina tego? Aha, on jest w ten sposób. Dobra, sprawdźmy sobie w ogóle, ile ta bateria ma napięcia. Miernikiem. Ale kamerka na pewno była rozbierana, to już wam od razu mówię. Wstawmy sobie 20 V i sprawdźmy sobie piny, czarny i czerwony. czarny i czerwony. Staram się wam to pokazać. No, bateria jest dead. Wydaje mi się, że bateria jest totalnie rozładowana. Albo nie dostałem się centralnie w piny. Chociaż wątpię. Bateria jest rozładowana, kompletnie rozładowana. Także wiecie co? Do boju rusza moje magiczne urządzenie. Gdzie je położyłem? Trzeba będzie tą baterię po prostu podładować. Już kupiłem sobie takie płyteczki, gdzieś tu kurczę położyłem. Tylko gdzie ja położyłem? A jest, tutaj leży nawet, dobra. Mamy z kabelkami. To będzie problem z podłączeniem się. Będę musiał pomyśleć, jak to zrobić. Wykorzystam chyba jakieś cieniutkie druciki. No niestety, bateria jest rozładowana. Nawet mamy oznaczenie na baterii. Black, red. Black to jest minus, red to jest plus. Jeszcze raz spróbuję tymi sondami mocniej docisnąć. Tak, żebym był pewny, że na pewno dociskam tych tutaj blaszek. Ale to widać, bo się pokazuje minus. Bateria jest rozładowana. Kompletnie jest rozładowana. Wiecie co? Korci mnie, żeby jeszcze podłączyć tą... Gdzie tu jest? Tu jest. Co się stanie, jak podłączę zasilanie bez baterii? No, zobaczymy, co się stanie. Ile mamy? 0,12 V. 0,12 V, nic się nie dzieje. Dobra, robimy taki motyw. Baterię muszę naładować. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest malutkie tutaj. Sorry za moje pazury, muszę umyć je, doczyścić, tak wiem. Zobaczcie, jakie to jest małe. I tu będę musiał się wpiąć jakoś czymś. Może od góry. Tymi cieniutkimi takimi. Musiałbym wykorzystać w tym celu od rezystorów, które mam gdzieś tutaj. Nóżki. Dobra, wezmę, poświęcę jednego rezystora. I tymi właśnie tutaj takimi przewodami staram się podpiąć ładowanie, jeżeli mi to wyjdzie jakoś. Też jest kurde grube. Muszę się jakoś tutaj kurde wbić w to. Tak może. No zobaczymy, zobaczymy. No na pewno będę musiał sobie przylutować do tych dwa takie cieniutkie druciki. I tutaj z pomocą mi przyjdzie moja nowo zakupiona zabawka T12 na ładowarkę. Także ja na razie zrobię małą pauzę i sobie to wszystko tutaj poustawiam i działamy dalej. Dobra, słuchajcie, nie jest to łatwy proces, żeby podłączyć się w ogóle pod te piny tutaj od baterii, bo są bardzo malutkie. Musiałem te druciki od takiego rezystorka sobie poucinać, oszlifować jeszcze też pinnikiem, żeby one były takie jak igła na końcu. Wbiłem się tutaj pod tą baterię. Widzicie, że układ ładujący baterię działa, dioda na czerwono. Także ja teraz to zostawiam gdzieś do końca w zasadzie, aż się ładuje w 100% ta bateria i wtedy podłączę ją z powrotem do GoPro Hero. Zobaczymy, czy się uruchomi. Jeżeli się nie uruchomi, to znaczy, że gdzieś jest uszkodzenie na płycie głównej. Być może kamera nie startowała dlatego, że bateria po prostu była rozładowana, układ się nie zamykał, czy coś w tym stylu. No i zobaczymy. Dobra, ja na razie robię pauzę, idę sobie zjeść obiadek i zobaczymy, co się stanie, jak ją podładujemy do końca. Dobra, słuchajcie, ja teraz wznowiłem nagrywanie. Ta bateria już mi się ładuje długo, bo już jest 14:11, a ja ją gdzieś tak za 5:13 podłączyłem, także już godzinę spokojnie ją ładuję. Nadal czerwona dioda, czyli w dalszym ciągu ją ładuję. Ale co chciałem wam powiedzieć, taki mały przerywnik na temat tej kolby lutowniczej T12, którą kupiłem. Powiem wam, to jest genialna sprawa, jeżeli chodzi o podłączanie zasilania w taki sposób. Dlaczego? Dzisiaj coś robiłem sobie tą kolbą. Ja wam pokażę, tylko żeby tutaj nie zahaczyć o to ładowanie. Podłączyłem ją sobie. Aha, zasilacz mam odłączony. Dobra. Podłączyłem ją sobie. Odłożyłem ją sobie tutaj do tej trzeciej ręki. No ale kabel mi przeszkadzał i akurat nic nie robiłem, nie? Także wystarczy, że tylko ją wypnę sobie z ładowania i ona już jest po prostu no tak poręczna, praktyczna, że ją sobie można bez problemu odstawić do takiej kolby. Nie przeszkadza nam, żaden kabel nam tutaj nie wisi. No to jest mega, mega praktyczna sprawa, także jestem bardzo zadowolony z tej kolby. Powiem wam takie coś, tutaj jeżeli chodzi o ten uchwyt, mega fajny. Bardzo fajnie zrobiona jest. Nic się to nie grzeje, nie parzy nas w palce. Naprawdę. Ja próbowałem jak ustawiłem na 200 stopni, złapać ten grot, wymienić go w locie. Na 200 stopniach da się. Na wyższych temperaturach już raczej nie za bardzo, bo już to może parzyć, ale jakbyśmy mieli jakieś takie jakieś fajne no nie wiem, na przykład kombinerkami, ale to troszeczkę szkoda niszczyć. No najlepiej zrobić sobie jakiś taki uchwyt, który by nam ściągał te groty, tak, w locie. To jest no mega, mega wygodne. Generalnie jestem zadowolony. Spoko, daję rady. Ustawiam ją na maksymalnie chyba 300 stopni i to mi wystarczy do lutowania takiego jakiegoś podstawowego. Dobra, bateria dalej się ładuje. Jak ona się podładuje, to ja w ogóle jeszcze podłączę wtedy mikroskop. Zobaczymy sobie bardziej tutaj może wnętrze tej kamerki, chociaż za dużo tutaj wam nie będzie co pokazać, bo tu jest w środku tylko coś takiego. Sam LCD. No nic, zobaczymy, co się stanie po podłączeniu, jak się bateria naładuje. Zresztą ja sobie tak rzucę tylko okiem, czy tu widać coś, jakieś zalanie. Powiem wam, że ogólnie nic nie widzę, żeby było coś zalane. Naprawdę. Nie widzę żadnego śladu zalania. Czyli jeżeli to jest problem baterii, że ona była rozładowana i się kamerka nie włączała, to jeżeli ją naładujemy, to są duże szanse, że ta kamerka wstanie. Dobra, ja robię pauzę, idę sobie dalej oglądać troszeczkę YouTube'a, już pojadłem. Jak się naładuje, to wtedy będziemy dalej kręcić filmik. Dobra, słuchajcie, ja już tą baterię odpiąłem od ładowania. Sprawdźmy sobie, ile teraz nam pokaże, jak przyłożę tutaj sondy do tej końcóweczki. Pamiętacie, pokazywało 0V. Teraz mamy 4,15V. Ok, bateria, załóżmy, że się podładowała nie na 100%, ale jest podładowana w takim stanie, że powinna bez problemu tą kamerkę włączyć, jeżeli wszystko będzie inne sprawne. Teraz zrobimy sobie taki mały motywik. Ja sobie zmienię żarówkę na bardziej taką fajną, nadającą się do kręcenia pod mikroskopem, bo tutaj wam pokażę, mam dwie żarówki, ta jest na pilota, a ta jest normalna i ta ma tutaj 2700K, jest żółte światło i w nagraniach to słabo wygląda, natomiast ta ma 6500K i jest świetne oświetlenie do mikroskopu. Jeżeli... O jest, dobra, od razu się zaświeciła. Ja się przełączę teraz na mikroskop. Tak, o telefonik sobie damy na dół, oświetlenie damy jak najbardziej ten i sobie zjedziemy. Format MJPG, niestety graber mi się włączył w formacie USB 2.0. Także zobaczmy sobie najpierw te gniazdo z ciekawości. Tutaj będę musiał poprawić troszeczkę, bo kurczę się tymi kabelkami biłem. Mogłem co nieco. Uszkodzić. No widzicie, że troszeczkę jest to źle. Teraz co by mi się przydało? Igiełka jakaś, igła mała. Gdzieś tu miałem igłę, kurczę, tylko gdzie ona została rzucona? Dobra, mam. Będę musiał poprawić na pewno tutaj połączenie. Dobra, zróbmy sobie inaczej. Teraz wyregulujemy. Trzeba będzie to naprawdę dobrze zrobić. No to już chyba się wyłamało. Lipa. Widzicie? To już jest troszeczkę źle. Tutaj muszę czarnego docisnąć. Mam nadzieję, że to mi kurczę złapie tam. Dobra, ten blokuje to, nie? W ten sposób jest zrobione. Co bym musiał zrobić? Troszeczkę nadgiąć. Wiecie co, ja sobie zniżę jeszcze niżej kamerkę, żeby to powiększenie było większe. Ale dystans i tak będę miał duży. Ok. Widzicie, tutaj troszeczkę muszę nadgiąć. No niestety, kurde, trzeba będzie to umiejętnie włożyć. Tak, na pewno jest czerwony tutaj do poprawy troszeczkę, żeby zagiąć tą. Tylko to trzeba mi tak ostrożnie robić z wyczuciem, żeby to za mocno nie zagiąć. To jest delikatne jak cholera. Mówię wam. Tak mi niewygodnie jest. Muszę kombinować. Dobra, zobaczmy tego tu. Ten plastik, z jakiego jest zrobione całe. Łącze jest cholernie delikatny. Widzicie, jak tutaj jest jedna mocno. Teraz została mi jeszcze środkowa, żeby troszeczkę pozaginać te. Tak, żeby i ten konektor. Złapał tam bez problemu to wszystko, tylko to jest troszeczkę taka ciężka robótka. No, najgorszy jest ten czerwony. No. Ten czerwony jest najgorzej. Trzeba będzie jeszcze tutaj troszeczkę go zagiąć. Dobra, ja spróbuję podłączyć to. Zobaczymy, czy to się uda podłączyć. Po pierwsze, przełączę się zaraz na kamerkę pod telefonu i zobaczymy, czy kamerka ruszy, czy nie ruszy. Dobra, to jest zrobione. Nagrywanie włączone, włączone, dobra. To teraz spróbujmy tą baterię podłączyć. Zresztą zobaczmy sobie jeszcze na chwilę, jak wygląda w środku gniazdo na tą baterię. Coś takiego. Nie widać naprawdę tu żadnego nigdzie śladu zalania tej kamerki. Jest czyściutka. Tu jest jakiś też konektor od czegoś. Ale jest dobrze podłączony. My musimy się wpiąć baterią w te drugie gniazdo. Dobra, spróbujmy tą baterię teraz podłączyć. Mam nadzieję, że mi to będzie w ten sposób. Czy w ten? Już nie pamiętam, jak ona była podłączona. Tak czy tak? A chyba tak. Albo tak. Czekajcie, jak była bateria tak, mogła być tak podłączona. W ten sposób. Dobra. Ja baterię podpiąłem. Na razie sprawdzę ją na sucho. Czy coś się uda. Nie włącza się. Zero reakcji. Spróbuję podłączyć jakoś zasilanie. Zobaczę, co się teraz stanie. To jest 0 reakcji, 0,12 V. 0,12 V. Te gniazdo mi tutaj nie pasuje za bardzo. Tak jakby, kurczę, mi nie łapało. Próbuję docisnąć. Zero reakcji. Zero reakcji. Na wyświetlaczu też nic. Coś nam się tu grzeje. Coś nam się tu grzeje. I to grzeje nam się pod palcem gniazda. Te, o którym wam mówiłem. Chyba, że źle podłączam baterię. Ja odepnę na razie ładowarkę, spróbuję w ten sposób. Trochę ciężko jest tak włożyć. Nie, no w ten nie włożę, przecież to jest na odwrót. Grzeje nam się mocno tutaj pod tym. Jeszcze raz spróbuję jakoś to włożyć. Czy to trzeba zacisnąć? Nie, to źle w ogóle tutaj siedzi. To praktycznie w ogóle tutaj nie trzyma te gniazdo tej baterii. Dobra, słuchajcie, ja sobie mam pauzę, sobie to wezmę jakoś normalnie w rękę złapię, bo tak kręcę troszeczkę, jest mi ciężko. I zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ja wam coś jeszcze pokażę pod mikroskopem, co znalazłem. Tutaj jest cała taśma od LCD-ka. Zobaczcie, co się dzieje. Ja nie wiem, co to jest, jakieś... Mam nadzieję, że to nie są poprzerywane ścieżki, tylko jakiś syf w ogóle, tak jakby ktoś coś kleił. Widzicie? Staram się ostrość złapać. Jest jakiś taki, kurde, tutaj syf na tej taśmie. Ja w ogóle ten LCD całkiem odepnę. Zobaczcie na to. O, to mi się rozchodzi. Tak, odepnę to, przeczyszczę izopropanolem, żeby to wyczyścić, bo tu jest jakiś syf na tym w ogóle. Także trzeba będzie to przeczyścić. Żeby LCD-ka wypiąć z tego, to trzeba tutaj tą tasiemkę odważyć. Tylko to są tak delikatne złącza, że mówię wam, że trzeba bardzo, bardzo uważać. Zastanawiam się, czym to podważyć. No jeszcze zobaczę sobie pod mikroskopem dokładnie, gdzie chodzi mi o to. To jest zatrzask. W którą stronę to się podważa, żeby tutaj nie uwalić tego. Tutaj mamy dziwnie to jakoś skonstruowane, widzicie? Są takie zatrzaski. I pytanie, czy to, czy ma jakoś tutaj w ten sposób? No dziwne te zatrzaski. Pierwszy raz coś takiego widzę. Może GoPro Hero stosuje coś innego, ale z tym to trzeba być tak delikatnym, że ja pierdzielę. Z chęcią bym zobaczył sobie jakiś może filmik na YouTubie, czy ktoś w ogóle pokazuje, czy to trzeba wypiąć, czy podważyć to do góry, bo zazwyczaj takie tasiemki są tak zrobione, że po prostu podważacie paznokciem. I one powinny się otwierać, nie? Tutaj jest jakoś inaczej to zrobione. Jakoś na zatrzask. Dobra, ja robię pauzę, sobie pomieszam. Słuchajcie, odkręciłem 4 śrubeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz wyciągam ten element, tylko ja nie wiem, od czego to jest dokładnie. To mi wygląda na jakiś głośnik na pewno, no, głośnik jest. Głośnik, być może on jest razem z mikrofonem. Ha, pytanie, jak wyciągnąć teraz tą wtyczkę, bo tutaj ta wtyczka mocno siedzi, kurczę, nie tak jak ta od baterii, że lata. Postaram się wam to pokazać pod mikroskopem. Patrzcie, teraz mam tutaj tą wtyczkę od tego głośnika, nie? I chcę ją wyciągnąć. Tylko chcę ją wyciągnąć w taki sposób, żeby nic tu nie uszkodzić. Czekajcie, może jakoś sobie to obrócę inaczej. Wtedy spróbuję podważyć. O, tak mi będzie wygodniej. No, dosyć ciężko siedzi skubanica. Okej. Została wypięta. No ale siedziała dosyć mocno. Tutaj mamy to. Będzie widać? Będzie widać, tylko muszę znaleźć środek. Dobra. Od głośnika. Coś takiego. I od baterii. Może uda mi się to pokazać na jednym tym. Widzicie? Mamy od baterii i od głośnika. Dobra, to zostało wypięte. Zobaczmy sobie w ogóle, jak to wygląda pod telefonem, nie? Tu jest o tym, co wam mówiłem. To będzie do przeczyszczenia. No nie wygląda na zalanie jakieś. Przełączmy się jeszcze raz pod mikroskop. Zobaczmy, co tam nam pokaże ciekawego. Jakieś elementy mamy. Nic nie wygląda, żeby jakaś korozja była. Tutaj mamy karta microSD, port do ładowania microUSD. Też się wydaje w porządku. Port jest w porządku. Tutaj też jakaś tasiemka. Płyta, tu jest właśnie od tej. Tu mamy co? Jakąś śrubkę, czy co to jest? Nie wygląda to na śrubkę. Na 2015-05-23. Włączę od baterii. Przyciski SW3. Kurczę, trochę trudno, no. Patrzę teraz, jak tutaj się dostać dalej do tej płytki. To podkręcałem. Tu jest płytka od... Cały moduł się wyciąga? No nie, to jest na taśmie jakieś, dobra. Na razie tego nie. Tutaj widzę, to jest kamerka cała. Cały moduł kamery. Także tego na razie. A jeszcze jedna śrubka jest. Dobra, żeby nie pomieszać tego, to tą jedną sobie dam z boku tu. Będę wiedział. Dobra, teraz już mam to odkręcone. Powinna mi zejść ta... Jak to jest tutaj zrobione? Już mi lata cała płyta główna. Najlepiej by było to wyciągnąć wszystko i wtedy sobie podłączać, sprawdzać. Tylko mnie to blokuje. Jeszcze kamerka, która raczej nie była rozbierana. Okej, wypięta. Czy to się nie wyjmuje wszystko całe? Podejrzewam, że tak. Dobra. Już wiem, jak to wyciągnąć. Tylko coś mi tutaj będą haczyć pewnie te przyciski. Ale kamerka i tak mi haczy. Czyli kamerkę trzeba jakoś specyficznie wyciągnąć. Podejrzewam. Jak się kamerę wyciąga? Ktoś mi zdradzi? Ona siedzi tutaj najmocniej z tego, co widzę. A żeby wyciągnąć płytę główną z tym wszystkim, to chciałbym właśnie kamerkę wyciągnąć. Dobra, ja sobie zobaczę disassembly dalej tej kamerki, tam filmik, co widziałem. Zresztą zobaczmy sobie to razem, jak on rozkręca ją. Jestem sam ciekawy, jak to będzie. Ja będę pokazywał mniej więcej, co zrobiłem. Te śrubki wszystkie tutaj ok. Są 4 plus 1 od tej. Jestem ciekawy, jak się kamera wyciąga, bo kamera siedzi tak sztywno, blokuje wyciągnięcie całej płyty. I co on robi teraz? No tym to raczej się tam nie dostanie. Ok, wypina głośnik. Tak jak ja to zrobiłem, tylko że ja to igłą zrobiłem. On ma taki plastikowy, fajny bajerek. Wypiął. No i teraz to powinno wyjść. To jest głośnik na 100%, bo widać nawet membrankę. Szkoda, że bez głosu nie pokazuje. No ale najważniejsze, żeby to fajnie pokazał. Może być nawet bez głosu. Ja tu będę coś gadał zawsze. Jakieś głupoty. I dobra, i poczekaj. On teraz tutaj jakąś śrubkę wykręca. A jest jedna śrubka, no. Nawet dwie. O kurde, to one tak trzymają kamerę. Prawdopodobnie. Czekajmy, zobaczymy, co on zrobi. Tak. Kręcił to. Dobra. Wyciągnie płytkę z tym. Dobra, kumam, spoko. Robię pauzę i też tak zrobię. Czyli tutaj muszę odpiąć sobie te gniazdo od... OK, odpięte. Teraz mi powinna też ta płytka wyjść. Jest! Wyszła. Płytka karty z... Chociaż łatwa wymiana jest, powiem wam. Luknijmy sobie pod mikroskop, jak to wygląda. Czy tu nie ma nigdzie śladów zalania czy czegoś innego. Ale raczej nie, bo to już było widać. Rezystor, jakiś układzik. Dioda. Dioda, ok. No zobaczmy, jak podepnę sam układ teraz pod... Dioda się nawet nie pali. Nie świeci. No ok, zostawmy to na razie. Czy teraz wyjmę płytę? Teraz wyjmę. Dobra, ej, słuchajcie, teraz już mogę wyjąć płytę, ja się przełączę na kamerkę. Jak wyciągnąłem tą całą płytkę, z tego to już płytę mogę wyciągnąć, kamerka została. Kamerka jest przykręcona na śrubki też, ale kamerki na razie nic nie będę ruszał. Najważniejsze jest dla mnie teraz sprawdzenie tej całej płyty tutaj. Wiecie? I przeczyszczenie tego tutaj nieszczęsnego izopropanolem. Dobra, ja robię pauzę, idę po pałeczkę. Nie, nawet mam. Nawet mam. Także przeczyścimy ją sobie na wizji izopropanolem. Na wizji pod kamerą, od mikroskopu oczywiście. Ok, namoczone. Przełączmy się na mikroskop i spróbujmy wyczyścić tą od LCD-ka. Jakoś to tak postaram się ustawić, żeby było widać, czy to rozpuści mi to, czy nie rozpuści. I co to w ogóle jest za cholerstwo. Ok, dobra, lecimy z tym. Ja mam nadzieję, że to nie jest pękana ta, bo to będzie masakra. A nie, to są jakieś syfy. Od czego nie wiem za bardzo. Sami widzicie, że schodzi. Nawet nie będę rozpinał tej taśmy od LCD, bo szkoda. Ta, to były jakieś syfy. Wyczyszczę to, ile będę mógł. No i tasiemka jest wyczyszczona. Siemka wyczyszczona, siedzi na miejscu, także tych nie będę tutaj nic odpinał gniazd. Jeszcze sobie ją tu wyczyścimy. Ogólnie to, co będę mógł przeczyścić IPOM, to przeczyszczę, żeby ewentualnie wyeliminować właśnie jakieś tam korozje czy coś w tym stylu, jakby to było po zalaniu, chociaż nie widzę, żeby to było zalane. I teraz sobie zrobimy coś takiego. Podłączymy tą baterię. No ta bateria mi tutaj nie gra najbardziej w tym wszystkim. Widać, że ona jest... Same gniazdo jest trochę zrąbane. I być może nie ma... styku No ona nie trzyma w ogóle się tutaj, ona powinna to... Wiecie co? Nie, ja to muszę mocniej pozaginać, bo to w ogóle nie trzyma w tym gnieździe. Ta końcówka tutaj. Ona jest... stegowana totalnie. Także ja będę musiał się pobawić tutaj. Ale to zrobię już sobie na mikroskopie stereoskopowym. Ja sobie zrobię pauzę i po prostu będzie mi wygodniej. Będę wszystko widział elegancko i... Bo na cyfrze to jest troszeczkę do bani. Także ja robię pauzę, biorę mikroskop stereoskopowy i sobie pod mikroskopem już postaram nagiąć te piny tak, żeby to było wszystko ok. Dobra, słuchajcie, ściągnąłem całą płytę, rozebrałem, nie wiem, aha, teraz wam nie pokażę, poczekajcie, muszę położyć telefon, powiem wam o co chodzi i lukniemy pod mikroskop. Dostałem się do całej płyty w ogóle tutaj, odkręciłem tą płytkę plastikową, którą trzymały trzy śrubki, o których mówiłem wcześniej, że co to są za śrubki? Takie ten srebrny, co było widać. I powiem wam tak, tutaj ktoś już grzebał przy tym i podejrzewam, że coś uszkodził. Nie wiem, czy w ogóle są jakieś schematy, zdjęcia pokazujące płytę od tej GoPro Hero Plus, ale pokażę wam pod mikroskopem, jak to wygląda i dlaczego się nie włącza. Patrzcie. Może ja sobie teraz telefon zdejmę, zrobię lepsze oświetlenie i zobaczcie, w którym to miejscu będzie dokładnie koło układu tego. Dokładnie on się nazywa jakoś AC310. Może tak dam oświetlenie. AC310 chyba 1 to jest. AC3101 T54 coś tam AED364. Popatrzcie. Widać, że tutaj ktoś grzebał przy tym. Widzicie to? Tu w ogóle nie wiadomo o co chodzi z tym. Czy to był jakiś element zamiast tego glutacyny. Tu widać, że jest kondensator, też jest dziabnięty. Tu jest dziabnięte. Reszta płyty wydaje się nieruszona. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Czy w ogóle tutaj odciągnąć cynę? Bo jak ktoś zrobił po prostu taką zworę zamiast jakiegoś kondensatora, no to będzie po prostu jakaś lipa totalna. No i ten układ, co on robi? Od czego on jest? Bo na pewno jest podłączony. Tutaj widzimy, mamy jedną nóżkę i drugą nóżkę. Jest zwora. Dobra, ja podłączam sobie lutownicę moją, T12. Odciągniemy ten syf i zobaczymy, jakie będą w ogóle pady. Tak robię na chwilkę pauzę, podłączę sobie i działamy. Dobra, słuchajcie, ja sobie najpierw oczywiście tutaj na to naniosę troszeczkę topniku, żeby to mi było łatwiej zrobić. Staram się ściągnąć, odessać tą cynę. Zobaczymy w ogóle jakie tam będą połączenia. I zastanawia mnie, jaki tam mógł siedzieć ewentualnie kondensator, czy jakiś element. Może sobie ustawię tak, żeby mi było najwygodniej. Żeby złapać wam jeszcze w kadrze to, gdzie to było tutaj. Dobra, spróbujemy to odessać. Jakąś taką plecionkę mam. Widzicie, jak to wygląda? No na pewno tu albo był jakiś element, o którym ktoś, nie wiem, co z nim w ogóle zrobił. No bo nie podejrzewam, żeby fabryka tak pięknie dała takiego glutu. Jak widzimy, to jest z tym kondensatorem połączone i z tym. Dobra. Sobie odetniemy tą plecionkę, żeby jeszcze dalej troszeczkę odessać tą cynę. Czy tutaj zostało tak troszeczkę. Mam za niską temperaturę, na pewno. Dobra, teraz powinno być lepiej. Przykleiła mi się plecionka. Za niska temperatura była ustawiona tutaj u mnie na grocie. Dobra. Mamy. Dobra. Oczyściłem to. Oczywiście to nic nie jest wiadomo, czy to się w ogóle włączy teraz. Piękna sprawa z tą lutownicą jest naprawdę. Odłączyłem teraz kabel od ładowania, położyłem sobie na biurko, leży. Także widzicie, jak to wygląda. I tutaj był kondensator jakiś też w ogóle robiony. I teraz to, szukać płyty, schematu w internecie, żeby w ogóle zobaczyć, jaki element tu jest wlutowany. Bo na pewno jest wlutowany jakiś, i to duży, dosyć sporo kondensator, podejrzewam. Dobra, ja robię pauzę, postaram się wyszukać jakieś obrazki z płytami GoPro Hero Plus z LCD-kiem. Okej, słuchajcie, tak szukam właśnie w internecie płytki, która jest z GoPro Hero, oczywiście Plus LCD, znalazłem w necie. Ja teraz jestem na Firefoxie i postaram się to pokazać. Zobaczcie, koło tego układu AC310, co pokazywałem, w tym miejscu, gdzie jest tutaj, nie wiem dokładnie, co to może być, to jest kondensator czy jakiś... Nie, to chyba powinien być jakiś większy kondensator. No szkoda, że nie mam schematu, cholera. No ale widzicie, że tutaj musi być kondensator jakiś wlutowany, a nie zrobiony glut z worka, która robiła totalną zwarę. I teraz w ogóle ma prawo nie działać ten aparat. Po prostu układ jest nieszczelny, że tak to nazwę. I kurczę... Trzeba będzie coś pokombinować, tylko nie wiem właśnie skąd wyciągnąć taki kondensator. On jest taki dosyć biały jakiś. Właśnie zastanawiam się, czy to jest kondensator, czy cholera wie co tam jeszcze. Nie mam schematu do tego, ale sobie porównajmy w ogóle z tą moją płytą. No tak samo jest wszystko identycznie. Tutaj też widzę, są jeden, drugi. 3, 4P. No tak samo u mnie też jest. Okej. Tu mamy układzik. Sal, tu jest naklejka, u mnie jest to jakoś jeszcze w miarę widoczne. Tutaj mamy... Zobaczmy sobie, od tej pamięci idzie to. A tego to ja nie mam. Może troszeczkę inna jakaś wersja płyty jest. No ale generalnie chodzi o to, że tutaj jest element na 100% jakiś lutowany. I zobaczmy sobie jeszcze raz teraz pod mikroskopem tą płytkę. Mówicie, będzie zabawa i to nie tak jak myślałem, że to jest tylko bateria i tak bateria została w miarę przywrócona do życia. Pod USB-ka jak podepnę, to niestety w menadżerze urządzeń widzicie, tutaj trzeba będzie, może sobie zmieńmy troszeczkę oświetlenie. Tu musi iść, kurczę, jakiś taki zamiennik, tylko skąd go wziąć? I to dosyć duży będzie. Zaraz mi się aparat włączy, bo już widzę bateria przekreślona. Ja nawet zasilanie nie podłączyłem, zapomniałem. Kurczę. Dobra. To się przełączymy na zasilanie. Trzeba będzie powalczyć z tą płytą więcej niż myślałem. Najpierw to trzeba będzie znaleźć jakiś taki odpowiednik. Jakąś tu mam Nokię. Odpowiednik takiego kondensatora. To będzie dosyć duży. Coś czuję, że na tej Nokii w ogóle takiego czegoś nie znajdę. Na bank nie znajdę. Bo już widzę po wielkości, chociaż tu jeden jest. No już mi się aparat wyłączył. Dobra, ja się przełączę teraz na widok z telefonu, chociaż telefon też mam gdzieś z boku położony. Milion. Także jak widzicie, płytka będzie dosyć problematyczna, nie tak jak myślałem. Trzeba będzie pobawić się w lutowanie jakiegoś zastępczego elementu i zobaczymy, czy wtedy stanie, czy nie. Tylko pytanie, skąd ja mam taki element wziąć. Pozbyłem się dosyć, miałem dużo płyt, szrotów na zabawę z takimi rzeczami. Niestety przy przeprowadzce musiałem powrzucać sporo rzeczy. Także ja robię na chwilę pauzę i idę myśleć dalej. Dobra, moi drodzy, ja powiem wam tak, na dzień dzisiejszy daję sobie spokój, daję za wygraną, nie udało mi się jej uruchomić. Jak widzieliście, na płycie głównej było coś grzebane. Jeden element, który wam pokazywałem, brakuje. Nie ma go i to jest dokładnie, jeżeli jeszcze raz się przejrzymy na Firefoxa, się przełączę. Na Firefoxa. To jest ten tutaj elemencik. Nie wiem dokładnie, co to jest, nie mam schematu, czy to jest kondensator, czy jakiś, nie wiem, inny element. Trudno mi jest powiedzieć. W każdym bądź razie usunąłem tą tutaj zworecynę, bo to jeżeli to by było jakiś, nie wiem, dławik, tak? Bo ktoś zrobił taką jakby zworecynę. No niestety, nie mam takiego elementu na razie, żeby gdzieś go wlutować, on jest taki biały jakiś. Jak macie jakieś podpowiedzi, jak można tą kamerę jeszcze uratować, to piszcie w komentarzach, z chęcią wypróbuję każdą poradę. I chyba to by było na tyle, na tym zakończę. Niestety to nagranie nie udało się uruchomić. Baterię naładowałem. Niestety wciskając każdy przycisk osobna, kamerka nie ma żadnej reakcji. Także nie zawsze jest tak kolorowe, jakby się wydawało, że coś kupujemy, a myślimy, że nam się uda to zrobić. No ale zabawa była fajna. Tylko 80 zł jak coś. Zastanawiam się, czy jest ekran LCD sprawny, nie mam sprawnej kamerki, jak to sprawdzić, czy też soczewka jest sprawna. I na tym zakończę. No niestety, fail. Fail, ale jeszcze będę walczył. Będę szukał w internecie jakichś, nie wiem, zdjęć płyty głównej i tak dalej. Może jakiś schemat by się udało dorwać, to by było już w ogóle fajnie. Na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.